Machamy tam, u mamy. Mama, cześć, będę strzygła włoski u cioci Basi. O, tatusia włosków trochę zostało. Nie ma się co oszukiwać. Brawo, moja Etunia, gdzie miała nową fryzurę, dama moja kochana. Trzymaj teraz rączkami, tak? Trzymaj tam tutaj. Tutaj trzymamy rączkami. Uwaga, uwaga! Tam, da, dam, tam, dam. O, jak pięknie, o, jak pięknie. Śliczna, jaka dzielna dziewczynka. Skąd takie dzielne dziewczynki się biorą? Jak to by powiedziała twoja prababcia z takiej mazi? No pięknie, córeczko. Brawo, Etunia, brawo. O, tam wymyślamy coś takiego specjalnego. Nie ma co, nie? Staroczka? Troszkę jej wycienimy. No. Oj, zobacz, jak sypią się włoski. I nic nie... Nie ma piciu? Nie ma? Nie ma, powiedz, Etunia. To jest czyj kubeczek, to jest Wiwienko? Ale mamia będzie się cieszyła. Zobacz. To jest kubeczek Ksawierka, powiedz. Ale jak grzecznie stoi. Trzymasz no, rączkami tam, tak? To jest najgrzeczniejsza dziewczynka pod słońcem. Trzymaj rączkami, trzymaj. Jak chcę, powiedz. Loki pójdą. Zobacz, mama, jaka jestem dzielna. Loki pójdą. Daj biszko tu. Ale fajnie będzie. Tatuś z mamusią tylko oczekują życzeń w przyszłym roku z okazji rocznicy ślubu. Bo nam w tym roku dziewczynki, ze względu na to, że jedna nie mówi, a druga jeszcze nie była na świecie, to nie pamiętają. To już trzecia rocznica, standard. No tak. To jest taka bardzo, że tak powiem, dręcząca data. Dlatego, że zawsze tylko po 3 lata było, prawie 4. Ale powiedz mu, tam nic nie weźmie do stłuczenia? Zawsze będę. Prawda, skarbiku? Tak. O, jaka śliczna jestem, a zobaczysz zaraz w lusterku. Ja nie wiem, czy by jej właśnie tych włosków tutaj nie skrócić, wiesz? Wiesz co, wszystko będą nawet... wygodnie jej na lato, pewnie. Tak, tylko że wiesz, zawsze jest dobrze, jak można spiąć. Jakieś... Zawsze no. Jest dobrze, jak można spiąć troszkę. Ty zostawia dłuższe, tak? Wiesz, o co chodzi? Zobacz. Można kucyka zrobić. O, super. Pięknie Etunia wygląda. Jeszcze troszkę tylko. Pięknie. Jaki film będzie długi dla mamy, powiedz. Mamusia pracuje. Co mamusia robi teraz w studio, powiedz? Tak? A czym się tatuś i mamusia zajmują, powiedz? No powiedz, czym się tatuś i mamusia zajmuje? Ty nie mowo moje! Jak pracuje tata z mamusią? Nie, Pat, wstydzę się teraz troszkę. Jak powiedzieć. A wiesz, co powiedziała ostatnio? Grają w karty i śpiewają. No? Że wszyscy się... Po prostu... To co robią? Grają w karty, prawda, Etunio? Etunia, to co robią rodzice? Ej, ona przeżywa teraz strzyżenie. Ojejku, ale mama będzie zadowolona, strasznie będzie. Ona tak długo w tym studiu tam może? Wiesz co, ona generalnie ma teraz... Oni chyba zakończyli już wszystkie kompozycje i teraz 2 tygodnie... śpiewania. W zasadzie to Ania jest akurat taką wokalistką, że ona wchodzi i śpiewa od razu, wiesz, przez 3 minuty. Ale ponieważ chcą tę płytę nagrać jakąś, tak wiesz, dopracować ją do granic niemożliwości, to wymyślają jak kon pod górę. Ale to, wiesz, jak się ma... U mnie to by i tak nic nie pomogło. A w jej przypadku może to dać dobry efekt. To też jest muzyka, no, do najłatwiejszych nie należy. Co nie wymyślałem jeszcze, że po angielsku, tak? No, ale to dobrze, że po angielsku, bo to i tak, wiesz, jest masa polskich wokalistów. Widziałem, tam za mną konwersował przy stole Tony G. No właśnie, ja lecę jutro do Tony G. Tak? Do Wilna. Gdzie? Do Wilna.
Bo ty, on jest Litwinem. Znaczy on jest zagląda Australijczykiem, ale z pochodzenia Litwinem. I kupił sobie posiadłość w Wilnie. Wrócił jakby z Australii do korzeni. No i tam otworzył największy serwis pokerowy na świecie, PokerNews.com. No i w międzyczasie wygrał kilkadziesiąt milionów dolarów, no ale to już jest tak na marginesie, zupełnie kogo to interesuje. A to teraz jest wproście facet. Facet żyje generalnie z tych gier SMS-owych. Tak, właśnie Ania kupiła. Wygrał z tej loterii, co były Mercedesy, to 9 tych Mercedesów wygrał. W jaki sposób? No wysyła ciągle SMS. Wysyła SMS i z tego żyje. I te nagrody, które wygrywa, a wygrywa prawie we wszystkim, to sprzedaje na swoim sklepie internetowym. 9 Mercedesów w loterii Ery wygrał. Ślicznie wygląda mój aniołek, ślicznie. Ty jednego nie wygrasz, a taki siedzi i 9 wygra. No, tata jest pod wielkim wrażeniem. A Era w przeciągu tej całej akcji zarobiła około 48 milionów złotych. Ty gadaczku. Tak, ja właśnie dostałem też nowe. Ty gadaczku mały. Ciągle jem coś, powiedz. Ja ciągle tylko jem. To tata może trochę za żaluzję zamknąć, jakbyś miała ochotę. O. Tata tu stoi i nie pozwala, żeby... Ojejku, ale jak ślicznie, nie? A jak grzecznie. Grzeczny jest. Nawet nie wiedziałem, że będzie tak stała grzecznie. No, ale Etusia, no ta Etusia się słucha taty, prawda, Etuniu? Etunia się słucha taty, jest grzeczną dziewczyną. Nieprawda, bo ciocia już strzygła, prawda? No. To też. I Etunia się nie boi wcale. Ślicznie. Nie mam jeszcze. Ty wdzięczniaczku śliczny. Już? Poczekaj, na grzyweczkę. Skrócę troszkę. Daj tutaj główkę. No to jest prawdziwa klientka. No. Tata to ruszał głową. A tata zaraz pokaże do lustra. Tata. Co? Ja też chcę tam pozaglądać. Też chcesz pozaglądać? No to zobacz, jak tu się widać ślicznie, zobacz. Widzisz? Teraz ciebie będziemy filmowali. Zobacz, teraz pokażemy podwórko. Teraz Etusie. Pięknie wyglądasz. Jaki tata dumny jest teraz. No jak się wdzięczny za tego aparatu. Ślicznie moja gwiazda. Też będzie gwiazda, prawda? Też będziesz śpiewała. I w karty też będziesz grała? Nie? Nie, powiedz Ksawierek gra w karty, tak? Jakiś podział w rodzinie musi być. Ale nie życzę ci, żebyś zawodowo śpiewała dziewczynka moja kochana. Słuchaj, mogą mieć po mamie talent. No, ona ma na pewno po mamie wielki talent. Ładna dziewczynka. Dobra, tata idzie pokazać teraz. Pomachaj mamusi teraz. Zdejmujemy. Poczekajcie. Pomachaj mamie i tata zaniesie do lustra. Pa, pa, mamo.